Brak przedłużenia dzierżawy wymusza na stowarzyszeniu zmianę lokalu, który zajmuje ono od 3 lat, prowadząc w nim również informację turystyczną. Radni planują przekazanie organizacji innych pomieszczeń. Nie rozumiemy tej decyzji, dlatego że od 3 lat działamy nie tylko na rzecz regionu, ale również Karpacza. Przede wszystkim Karpacza, będąc tutaj w tym miejscu, ściągając tutaj ludzi, wprowadzając pewną inną, myślę, trochę jakość. Nie upieramy się konkretnie tutaj i tylko tutaj. A z lokalną grupą działania wygląda, że tylko tutaj, nigdzie więcej. To takie stawianie problemu jest po prostu nie do przyjęcia. Pomysły na ten lokal troszeczkę są niektórych radnych inne, prawda? Widzimy to troszeczkę w innej koncepcji. Radni chcieliby, aby do obecnej siedziby stowarzyszenia powrócił pracownik Urzędu Miasta prowadzący informację turystyczną. Jak twierdzą, zmniejszyłoby to koszty utrzymania informacji i pozwoliło wygospodarować większą przestrzeń dla radnych. Jest problem lokalowy, prawda? Tutaj w Urzędzie Miasta. Komisja Kultury liczy 9 członków. Tu jest akurat 9 krzeseł. A gdzie zaproszeni goście? Często mówi się, a możecie skorzystać z sali u góry. Liczenie głosów, śluby, masę szkoleń, etc. Czy to są warunki do pracy? Przenosiny w inne miejsce na pewno byłoby cofnięciem się. Na pewno trudno znaleźć takie drugie miejsce. Miejsce, które łączy funkcję informacji turystycznej oraz promocji lokalnych twórców i ich produktów. Stowarzyszenie chce pozostać w swojej siedzibie. Czas najmu mija jednak wraz z końcem czerwca. Co będzie dalej? Radni proponują inny lokal. Pytanie, czy jest to najlepsze rozwiązanie dla mieszkańców miasta i turystów?